W Polsce rocznie znika około 20 tysięcy ludzi. Zaginięcie 26-letniej Ewy Tylman zszokowało wszystkich. Młoda, piękna dziewczyna zniknęła w nocy 23 listopada, wracając z firmowej imprezy. Wcześniej odwiedziła rodziców w Koninie. Nikt nie przeczuwał, że być może widzą się po raz ostatni. Zadzwoniła 19:30, tato, jestem w Poznaniu. No to ja już byłem spokojny, wiadomo. No i później zaczął się ten cały szum w poniedziałek, że nie stawiła się do domu, że nie poszła do pracy, no i że zaginęła. W powrocie z imprezy Ewie towarzyszył kolega z pracy Adam Z. Szybko wyszło na jaw, że to on odpowiada za jej zniknięcie. 24 godziny po rozpoczęciu poszukiwań złożyliśmy oficjalną notatkę do komisariatu policji, że Adam Z. jest odpowiedzialny za zaginięcie Ewy Tylman, jak również może mieć wiedzę, gdzie jest ciało Ewy. Policja zatrzymała mężczyznę dopiero ponad tydzień później. Kilkakrotnie zmieniał zeznania. Ostatecznie podał, iż pokłócił się z Ewą, a ta wpadła do rzeki i utonęła. Adam Z. usłyszał zarzut nieumyślnego spowodowania śmierci. Ale sprawa do tej pory nie jest jasna. Pod uwagę nadal brane są różne hipotezy. Tym bardziej, że aresztowany okazał się fascynatem satanizmu i okultyzmu. Ciała 26-latki do tej pory nie odnaleziono. Do dziś nie jest też znany los Iwony Wieczorek. 19-letnia gdańszczanka zniknęła w lutym 2010 roku, tak jak Ewa, wracając z imprezy. Do chwili obecnej Iwona nie jest odnaleziona żywa, jak również nie jest odnalezione jej ciało. Nadal nie wiadomo, w jakich okolicznościach w grudniu ubiegłego roku zaginął 19-letni Mateusz Leszczyński z Trzebnicy. Który jest czwartą śmiertelną ofiarą dyskoteki w Prusicach. Czwartą niewyjaśnioną oficjalnie przez organy ścigania. Został odnaleziony po 40 dniach dopiero na polu kilometr od dyskoteki. Sprawcy, którzy mają wiedzę na temat śmierci Mateusza Leszczyńskiego, pozostają bezkarni. Niestety do dziś policja nie dotarła do zabójców chłopaka. W tajemniczych okolicznościach w 2003 roku zaginęło dwóch biznesmenów ze Szczecina, Stanisław Biej i Jerzy Ornowski. Choć za ich zabójstwo skazano w końcu Jana Ruteckiego, to ciał mężczyzn nigdy nie odnaleziono. Najprawdopodobniej mężczyzna ten, pseudonim Kulawy, zmielił przez maszynkę do mięsa dwie osoby, które bezpowrotnie zaginęły. W maju 2013 roku sprzed własnego domu znika przedsiębiorca z Janikowa. Adam Frąszczak prawdopodobnie został porwany. Ślad po nim zaginął, a prokuratura umorzyła śledztwo. W listopadzie 2010 roku w zadziwiających okolicznościach w Krakowie znika Małgorzata Szabatowska. W domu kobieta zostawia nierozpakowane zakupy, a na stole niedojedzoną zupę. Dwa lata później przypadkowo znaleziono jej zwłoki. Jednak do dziś nie wiadomo, jak i dlaczego zginęła. Bliscy zaginionych, których los do końca nie jest znany, żyją nadzieją na szczęśliwy finał. Jestem przekonany cały czas, że ją znajdą, że znajdą ją żywą i cały czas moje serce i wiem, że bije w kierunku mojej Ewki. Anna Garaj, Onet.